Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdziemy się w Hobo Tough Life. Chciałem wam powiedzieć, że właśnie jestem w trakcie żebrania, co pewnie widzicie tutaj po ilości pieniążków, które mamy. Troszeczkę musiałem przyznać, że pograłem, jak widzicie, zresztą prawie, że cały dzień minął. Siedziałem głównie pod stacją kolejową. Dodatkowo nauczyłem się dwóch rzeczy, czyli mamy teraz wyższą charyzmę i jeśli żebrzemy, mamy 30% szans na to, że dostaniemy dodatkowo jakiś przedmiot oprócz pieniędzy. Wpadły mi levele, jeśli chodzi o otwieranie zamków i chyba żebranie, nie jestem teraz pewien. Wiem, że na pewno jeśli chodzi o otwieranie zamków. I zobaczcie, poszedłem do Bruna, ponieważ tak latałem też pomiędzy postaciami. Bruno chce z nami pogadać. Myślę, że można nas podkablować, że ci nie odnajdziemy. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. A, jasne. Mam informatorów, którzy nieśli mi, że jakiś bezdomny paplał o mojej operacji. Nie znam szczegółów, a niewielu ludzi jest na tyle poinformowanych. Cześć, o co mi chodzi? Absolutnie. Okej, i to tyle? Nie straciłem z nim nawet zaufania? Nic? Zero? O, kurczę, nie wyszło. Chciałem wam pokazać właśnie, jak to wygląda. No i jak widać, z naszym pieskiem powoli sobie gdzieś tutaj rozwijamy naszą więź. Moi drodzy, w takim razie, co z tymi pieniędzmi zrobimy? A, jeszcze nakupiłem masę rumów. Muszę wam przyznać, że mam teraz masę rumu, tylko muszę wejść do ekwipunku. Mamy naprawdę dużo rumu. Mamy też, potrzebujemy zjeść, okej. Okay. I pójdziemy od razu do siostry Agnes w takim wypadku. To co, moi drodzy, zrobimy sobie żabcie. To są takie pierwsze rzeczy jeszcze, które możemy. Mówię, złapało mnie to troszeczkę w środku niczego, bo nie byłem gotowy, muszę przyznać, troszeczkę na to, żeby coś robić. Ale właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, moi drodzy. Będę musiał zacząć zbierać te rzeczy, które mamy do sprzedaży, czyli słuchawki, czajniki i tak dalej, bo ludziom to zaczynam sprzedawać coraz częściej za coraz lepsze pieniądze. W sensie, głównie tym średnim osobom, ale wtedy i tak dostaję po, nie wiem, 20 czy 60, tak? Zobaczmy, spróbujmy tutaj sprzedać żebranko, nie? Nie wyszło. Podczas rozmowy teraz też mam więcej opcji dzięki strategii, ale szczerze mówiąc nie korzystam z nich aż tak, bo to zajmuje dłużej. Wydaje mi się, że z tej strategii warto korzystać, jeśli mamy jakiegoś takiego trudnego gościa, tak? Dobra, chciałbym skorzystać z toalety, to za chwilkę, tylko najpierw jeszcze zjedzmy. Szybko. Raz. Dwa razy lepiej nie. Lepiej raz. Pójść teraz do siostry, powiedzieć, że chcę skorzystać za dyszkę. Dobra, wolę skorzystać. Nie będę już na siostrze, bez przesady. No, nie będę nawet na niej tak aż tak oszczędny. Mamy troszkę ciuchy chyba brudne, prawda? 20, 10, 40 buty najgorzej. Czy ja chcę to wyprać? Ile kosztowało pranie? 50 koron. Mam tylko 20, zaraz spróbujmy. Nie wyszło. Okej, okay, dobra, no nic, trudno. Bardzo mnie to nie boli, mówię, jeśli bym dał radę taniej, to bym to zrobił taniej, jeśli nie, no to trudno. Generalnie mogę sobie też przecież wyprać rzeczy w forcie ewentualnie, tak? No i co, moi drodzy, mamy tutaj misję, mamy Dona Kiciusia. Cały czas musimy do niego wrócić i to właśnie zrobimy teraz. Jako że i tak jest, zbliża się noc, wypoczęci jesteśmy w miarę, HP mamy. Znaczy wypoczęci, może nie jesteśmy aż tak wypoczęci, jakbym chciał, ale mamy chyba kawę. Dobra, jak nie, to najwyżej się jakoś inaczej zenergetyzujemy. Słuchajcie, mam energetyka, mam kawę, mam kolę. Mamy 95, dobra, jest dobrze. Mamy szał i pewność siebie. Jest dobrze, możemy z tym lecieć, moi drodzy, w takim razie do Dona Kiciusia. Powinno nam to wystarczyć, jeśli chodzi o... Okej, sprzedajmy bilet za 15, spoko. Szczerze mówiąc, zacząłem sprzedawać te bilety, aż tak bardzo mi są potrzebne. Teraz chciałbym polecić, tak jak mówię, do Dona Kiciusia, dlatego że... Fuck, to jest pieprzony zbirus, mam nadzieję, że... Ja nie mam papierosów nawet przy sobie, szczerze mówiąc. Fuck, nie zdążyłem do pani Emki. Dobra, szluga. Dla mu świetnego, trudno. Przeżyję to jakoś, tak? No, musiałem mu coś dać, bo nie chciałem się z nim bić, mówię. Cały czas mi zależy na tej naszej broni. Mam niby pieniądze, ale no kurczę, bardziej chciałbym je wydać na jakieś takie profity, tak? Typu dodatkowy właśnie atak na przykład na stałe u Ferenza. Dlatego też to trzymam. Zapomniałem o tym, kurczę, że on tutaj może stać. Nie zwróciłem uwagi. Mój błąd. Ale właśnie, a propos Ferenza, moi drodzy. Sprawdziłem, co z tą misją. Co w kwestii tego, co straciłem u właśnie... Mozie. I... Nadal nie wiem, czy tak się go powinien czytać. Pewnie nie, ale wydaje mi się, że to jest całkiem fajna nazwa. Wiem już, gdzie będę musiał szukać, jeśli chodzi o tych ludzi. Wiem już, gdzie będę musiał szukać, ponieważ misja mi sama w sobie mówi. A właśnie, jeszcze też przyjąłem dwie rzeczy dla Montiego, tak? Miedziany drut i...
i shopę, ale no nie, w ogóle nawet na to nie zwróciłem uwagi. Szczerze mówiąc, nawet mi się nie chce. Trochę. Muszę przyznać, czego mi tam mało morale, ale to przeżyjemy jakoś. Morale mi akurat nie spadną, z tego co wiem. I to było, co chciałem wam pokazać. Złodziejskie nasienie, to jest to. I towary, zobaczcie, to są dwie rzeczy, które mam w tym samym miejscu, tak? I to są dokładnie te same rzeczy. To jest dokładnie to samo, ta sama misja praktycznie. Znaczy to jest Raskena, to jest od Mozie, ale generalnie jak znajdziemy tę osobę, to będziemy mogli oddać obie rzeczy naraz. Możemy zrobić kolejny test. Dobra, dawka gotowa, przyjmujemy. Poczuć lekkie ukłucie, zobaczcie, zatrucie, energia już teraz minus 30, zdrowie minus 20, ale jest ciepełko, tak? Jak się czujesz? Nawet, czuję się dobrze, jestem gotów na kolejną rundę. Doskonale. To wszystko? Tak, to wszystko. Dzięki panie asystencie, przed wyjściem i zobaczycie z Mozie, na pewno będzie chciał ci pogratulować. A, jasne. Cholera, czuję się super. Aha, czyli to już to nam dało rzeczywiście jakieś... Kurczę, dlaczego nam to dało ciepełko? Ciepełko nam daje grzanie się, ale nie daje nam boosta do morale. Uważam, że powinien być boost do morale, jeśli chodzi o efekt, jeśli chcielibyśmy rzeczywiście powiedzieć, że ej, czuję się super, tak? Donki dziś skończył testy, już mnie nie potrzebuje. Bardzo nam pomogłeś, przyjacielu. Czego ode mnie chciałeś w związku z kryjówką Moczymor przy dworcu? Chciałem, żebyś wpuścił tam innych bezdomnych. No tak, powiem królowi, żeby nie przeganiał innych. Jesteśmy kwita, możesz wypierdalać. Okej. Zaczekaj, weź to, poprawi ci dzień. O, okej, to na razie. Mam jeszcze jedną metę do sprzedaży ewentualnie, albo do przetrzymania po prostu w naszym bagażu, jeśli można tak powiedzieć. Dobra. Moi drodzy, ale w takim razie, tak jak mówię, ja bym teraz się udał. No w sumie i tak muszę się tam udać, więc... Udałbym się do naszej pierwszej kryjówki, do tego pierwszego miejsca, gdzie są bezdomni, tak? I tam właśnie... Jak widzicie, nawet nie zbieram dokładnie wszystkiego. I tam właśnie się rozpytał, jak to wygląda, co tam się dzieje. I powiedział królowi, ej, słuchaj, musisz teraz wpuścić ich. Ostatecznie. Mamy playguya cały czas. Mamy 4 playguya, więc w tym jest luz. Mamy zdrabkę. Zapomniałem o tym, że znalazłem rzeczywiście zdrabkę, bo trochę też pogrzebałem po śmietnikach, muszę przyznać. No jak widzicie, mamy też troszkę szafy, troszkę innych rzeczy. No tak się prezentuje ogólnie nasz ekwipunek. Nic ultra ciekawego. Może ta pufa Sako wygląda fajnie, tak? I tyle, na dobrą sprawę. Trochę nam nie pada, więc przydałoby się, żebyśmy się już stąd zwijali. Idziemy też do Festera. Pamiętać, Ferenc, Fester i szukanie ogółem tego jednego gościa. Więc... Czekajcie, równość to jest... Aha, okej, okay, to muszę najpierw iść do Krola, czy nie muszę iść do Krola? Dobra, no jak mi mówią, że mam iść do Moczymor, to idę do Moczymor najpierw. Dobra, on nie chciał mety. Kurde, chciałem go akurat wypytać bardziej o pieniądze, albo sprzedaż. Bo właśnie, moi drodzy, sprzedałem całą tę biżuterię ludziom o średnim, albo o... O nie, przez wczoraj źle kliknąłem. Kurde, źle kliknąłem, chciałem uciekać, tak? Bo mogłem uciekać. A, dobra, już sprzedałem. Znowu, widzicie, to jest to, dlatego jej nie trzymam przy sobie, bo ja od razu klikam E. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że klikam i od razu lecę. I przez to właśnie kończy się to tak... Włączyłem się w ogóle latarka. Kończy się to tak, że... Potem nie mam za co zapłacić, albo muszę się bić z ludźmi, tak? A ja tak jak mówię, ja tego próbuję unikać. I chciałem też teraz na przykład uciec od niej i od razu lecę z tym, bo mi się spieszy. No nie mogę tak robić, tak? Dobra, i żebranko, okej. Okay. Tym razem dostałem kasę, ale... Próbuję pokazać, jak dostanę przedmiot właśnie, że mam te 30% szans na otrzymanie przedmiotu podczas żebrania. No teraz 13 kasy. Ta pani nie bardzo, piesek, coś chcesz? Tworzenie więzi, skacz. Dobra, ładnie. Tworzymy sobie dalej więź z pieskiem. Staram się, wiecie, w miarę pilnować tego, żeby chociaż raz na jakiś czas do niego tam zajrzeć. Teraz miałem trochę więcej czasu, jakby, no samemu, tutaj mówię, praktycznie cały dzień przeżyłem, więc tam co jakiś czas do niego podchodziłem i mówiłem mu, ej piesku, poskacz, szczeknij, czy cokolwiek. Dobra, ale ja już tutaj jestem i miałem iść do kardynała. Nie do kardynała, miałem iść do Zakiego chyba. A to jest rytuał ostatecznego chlania, to muszę mieć każdy typ alkoholu, to na razie tego nie chcę. Ja mogę zeskoczyć, ale to mnie zaboli, więc ja sobie może zejdę na spokojnie. To jest ktoś, co by mnie interesował? Chyba nie. Dobra, moi drodzy, niemniej, schodzimy. Czekajcie, to nie jest zejście. Gdzieś tu było przed chwilą zejście, pamiętam. Tutaj nie. Tutaj było zejście, no właśnie, z drugiej strony. Dobrze pamiętałem, że gdzieś było, musiało być. Jakbym tutaj zaskoczył, to bym się z siebie zrobił jeszcze większego idiotę. Nie, żebym już nie robił z siebie idioty. Jeszcze przeszukajmy może te miejsca przy okazji, jak to już jest ten śmietniczek. Okej.
Czekaj, żeby nie przechodzić jeszcze raz przez szrapnel. Dobra, mamy to. Przeszukajmy, żeby po prostu zdobyć te wszystkie przedmioty, jest spoko. Bandaże nam się przydadzą, szczególnie po tej zabawie, którą mieliśmy niedawno. Idziemy do Zakiego, raportujemy mu to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy coś, coś ciekawego nam powie. W sprawie równości. Jeśli gdzieś coś. Tak, ci powinno pozwolono teraz twoim ludziom przebywać w kryjówce. Nie, jak ci się udało, a dzięki. To uczciwa rozmowa. Potrzebujący też ludzie. Oby, od teraz na stacji zapanował spokój. Możesz sobie życzyć, czy ci się podoba. Zrobię sobie z tej kubki z tych kwiatów. Lipski wichajster, bęben pralki, obozowa lampa, epickie rupiecie, kanapa w dobrym stanie. Wolałbym pieniądze, szczerze mówiąc. Wezmę kanapę. Jest swoje. Dzięki, wstawię ją do swojej kryjówki. Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o tego pana. Mamy 1900 i właśnie, moi drodzy, to mi się przypomniało, ważna rzecz. Jestem idiotą. Ja już wiem, dlaczego mówiłem, że ej, to muszą być 400 nie moje. Rzeczywiście, 400 nie są moje z tych pieniędzy teraz. I dlaczego o tym mówię? Przecież za cyganu zapłacił Langoc, za wszystkich, za całą trójkę, za niego, za Jolandę i za Babę Wangę. Więc 300 jest od nich, 100 jest od Draxa w tym momencie i jeszcze muszę moc je przekonać, tak? Jak dobrze pamiętam. Dobra, ten pan. No i kurczę, znowu nie wyszło. Czekajcie, może nam się uda w końcu zdobyć ten przedmiot przy żebraniu. Bo to nie ma znaczenia, czy żebrzemy od bogatych, czy od biednych, tak? O, ten za bilet nam da 18. Z tego co zauważyłem, to. Kurczę, znowu 40 tylko kasa. O, i widzicie, też już powoli spada temperatura, ludzie zaczęli się ubierać cieplej. Kurde, znowu kasa. No nie, mamy 30%. Patrzcie, chcę wam w końcu coś pokazać, tak? I nie mo. No bez żartów. Czekajcie, jeszcze raz. No musi mi się udać, tak? Chcę wam pokazać, że możemy dostać przedmiot rzeczywiście. Ale... To jest ten moment, kiedy wiecie, chcecie pokazać jakiś fajny... Wiecie, jak coś zrobić, umiecie coś zrobić, chcecie to pokazać znajomym, a potem wychodzi, że... O właśnie, nie możecie tego zrobić. Tutaj się uda... Znaczy, że wam nie wychodzi. I teraz się udało, dostaliśmy jeszcze dodatkowo kanapkę z szynką. Coś, co chciałem powiedzieć, to, że widać już, że ludzie zaczęli chodzić w cieplejszych ubraniach. Rzeczywiście te stopnie, ta temperatura zejdzie teraz chyba do zera już tej nocy, jak dobrze liczę. I mamy tutaj krola. Ale nic on nam... Nic, do niczego nam nie jest potrzebny, nic tutaj więcej z tego nie wyjdzie, tak? Mają tę swoją lalkę dmuchaną, to jest jeszcze ta dwójka, która z nami nie chce za bardzo gadać. Tutaj możemy się najwyżej... Tutaj możemy najwyżej im zdefekować, prawda? I w sumie to tyle. W ogóle to jest też rzekomo stacja. To musi być jakaś stara stacja, no to wychodzi, bo... A nie, dobra, to jest rzeczywiście na tyłach stacji. Co ja gadam? To jest stara stacja. Rzeczywiście, to jest stacja cały czas. Tylko po prostu taki derp, tak? Bo z jednej strony są stacji są Moczy Mordy, z drugiej jest Kroll i miałem takie... Herb derp, tak? Bo tam wspomniał o stacji Zaki. Dobra. Jakieś pierdoły jeszcze nam skoczyły, to teraz tak. Ja chcę na pewno ponaprawiać rzeczy, bo moi drodzy... Nie to. Budki na pewno chcę naprawić. Trudno energii trochę stracimy i tak musimy się przespać, moi drodzy, w najbliższym czasie. Dwa. A, jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Udało się, pięknie. Teraz spodnie jeszcze zróbmy. I płaszczyk niech też zostanie naprawiony. Albo nie. Dobra, niech płaszczyk sobie będzie. Trochę mam też tych mało materiałów już, tych specjalnych, tych ciemnozielonych. To jest dziwny materiał bodajże, jak dobrze pamiętam, ale... Możemy... O, okej, mam morale zdruzgotane. Mogę na razie rozwalić część z tych rzeczy. A, mogę na spokojnie. Dobra, to załatwione. W sumie wiecie co, to poncho plastikowe też mogę rozwalić. Nie wiem, po co je trzymałem w ogóle. I czy coś jeszcze bym chciał rozbić z tego wszystkiego? Chyba nie bardzo. Więc teraz tak, powstawiamy sobie co możemy. Więc co możemy? Możemy jedną szafeczkę nową. No po prostu, moi drodzy, to nawet nie jest baza, to jest tak naprawdę syf, tak? Kiedyś jak imperialista wróci, to będę mu znosił jedzenie, a on będzie mi przestawiał ładnie rzeczy w bazie, żeby to jakoś wyglądało jak normalne mieszkanie. Powiem wam, że ba, paradoksalnie, gdyby jeszcze to lepiej obudować, to ten bezdomny tak naprawdę ma całkiem niezłe mieszkanie i całkiem niezłe wyposażenie tego mieszkania. I nie ma co się oszukiwać, tak jest trochę. Wybacz piesku, wstawię w ciebie kanister. Na szczęście jest pusty, nie rozleję na ciebie benzyny. Nie jestem jednym z takich ludzi. Czy jeszcze coś? Konstrukcje użytkowe, jeszcze mam tę kanapę, no właśnie, bo jeszcze dostaliśmy tę kanapę. Opsa. Mamy kanapę przed kanapą, co? No w sumie tak. Czy mogę ją ulepszyć? Ona potrzebuje, okej, ona wymaga tych materiałów. To też wymaga tych materiałów?
A, wszystkie wymagają tych dziwnych materiałów, to już wiem, dlaczego nie mam aż tylu materiałów. W sensie, mam ich tak mało w sumie, na dobrą sprawę. A spróbuję ulepszyć sobie tę kanapę do maksymalnego poziomu. Ona mi da 0,3 do odporności przed deszczem. Czy ja chcę to robić? Czekajcie, R-ka. Najpierw zobaczmy tutaj, w kryjówce. Jak to wygląda z tym? Aha, wyposażenie drugiego poziomu. To jeszcze 3 wyposażenia drugiego poziomu bym musiał mieć. W takim razie... To jest na wyższy poziom. To jest już na maksa pewnie. To jest na drugi poziom, okej. Okay, zróbmy to. Zróbmy sobie jeszcze 3, moi drodzy. 3 miejsca. 3 rzeczy, aha, tak. Nie mam już tych specjalnych materiałów też. Lepszych. O, no i tyle, moi drodzy, z mojej chęci zrobienia czegoś sensownego. Dobra, trudno. Życie. Czy ja chcę, kurczę, już teraz rozwalić te buty Friedricha i spodnie Friedricha? Czy ja w ogóle jeszcze ich potrzebuję? Na tą sprawę spodnie nam dają tylko plus 2 do ciepła, tak? Ewentualnie. W razie wypadku mam to eleganckie futro. Wiecie co, ja rozwalę te rzeczy Friedricha. I kurtkę, i buty, i spodnie, bo one nam już nie są potrzebne. Wydaje mi się, że możemy spokojnie się ich pozbyć, tak? Już teraz nie są aż tak bardzo przydatne. Chyba mogę się też pozbyć, to nam daje 18, to nam daje 10, 15. Mogę się pozbyć też tego parasola, proszę bardzo. Coraz mniej mamy rzeczy w ekwipunku, prawda? Morale mamy zdruzgotane. Więc od razu sobie zjedzmy, skonsumujmy sobie, powiedzmy, w trochę inny sposób, może Playguya. I tak, odkładamy na pewno te wszystkie torby. I wiecie co, ja zaczynam zbierać te działające rzeczy, tak? Które tutaj mamy, czyli... przepraszam, to są zepsute słuchawki. Biorę wszystkie słuchawki działające, żeby je potem sprzedać. Biorę wszystkie klawiatury działające, żeby je sprzedać. Odkurzaczy chyba nie mam działających aktualnie. Więc na tym bym skończył. I teraz tak, wsadzam z powrotem lampę retro, jedną zepsutą, dwie drukarki zepsute, materac, też mamy zepsuty, toster, to coś, to jest kuchenka, tak, tak. Te trzy garnki, kubek akurat zostawię, bo to jest, może mieć wartość dla kolekcjonera, to może temu trzeba dać, panu śmiesznemu. Zbawiciel, a, to też w sumie zostałem. Znama weź. A. Dobrze wiedzieć, że tak się tłumaczy Zbawiciela. Jeśli rzeczywiście to jest prawidłowe. Odkładam zepsute sławki, odkładam odkurzacz zepsuty, radio tranzystorowe wszystkie jak najbardziej, klawiatury zepsute. Też jeszcze mam miejsce, okej, okay, to było moje ostatnie miejsce. Na czajnik już nie mam, a tak jest, też jest zepsuty. I tak, odkładam kleje, te wszystkie taśmy, te dziadostwa, to. Większość tych materiałów na dobrą sprawę. Tego też mogę odłożyć część. Tych specjalnych nie mam jak, bo nie mam miejsca aktualnie. Zabawki to samo. Te kleje zwykłe. Po prostu lecimy, moi drodzy, wszystko odkładamy. Jak leci, tak? Prezenty, no nie mogę, bo aktualnie... Prezentu, przepraszam, nie mogę, bo mamy aktualnie pełny schowek. Dobra, te mniej przydatne rzeczy. To. Jeszcze papieroski możemy odłożyć, weźmiemy sobie... Ze dwa dobre papierosy, mogą się przydać, kto wie. Zróbmy w takim razie jeszcze a propos wytwarzania. Maszyny żarcie może niekoniecznie, ale siodawce jak najbardziej. Ile się go da, tyle zrobimy. Żeby też sobie z ekwipunku trochę ująć tych przedmiotów. Czy możemy wytwarzać, dobra, do warsztatu musimy podejść. Żeby zobaczyć, czy możemy wytworzyć coś z drewna i jak najbardziej. Drewniane drzwi. Co mi zdejmie najmniej rzeczy? Widzę, że wszystko wymaga 20 gwoździ chyba. Tak, dosłownie wszystko. Cholerka. I no niedużo zrobimy na dobrą sprawę. Albo metalowe możemy zrobić. Dobra, tylko... O, bardzo trudne w ogóle tam jest. Hej. To może być rzeczywiście bardzo ciężkie dla nas. Szczególnie pomimo, że mamy wytwarzanie chyba tam na 7 poziomie. Czekajcie, chciałbym spojrzeć na jedną rzecz. Nie na to. Na R-kę. Czy ja potrzebuję wyposażenie drewniane, przynajmniej 4, tak? Przynajmniej 4, żeby dostać level up tutaj w tym. Trochę słabo. Dobra, to wiecie co, w takim razie umieścimy jakieś drewniane coś, na razie. Nie będą to drzwi. Raz, dwa i trzy, udało się, proszę bardzo, w takim razie zacznij budować. Pokaż listę przedmiotów, konstrukcję, bierzemy te drewniane drzwi i... Ustawmy je, powiedzmy, no, tak. Niech będą, tak? Są drzwi ładne.
Szkoda tylko, że takie trochę puste, ale działa, działa, tak, to jest najważniejsze. Dobra, jak stoimy ze zmęczeniem? 21%, moi drodzy, więc rozpalamy sobie ognisko, tutaj małe. Trzy powiedzmy, mamy jedno legowisko, więc bardzo dobrze. Rozpalamy ognisko i kładziemy się na legowisko, tak? Tu na razie jest ognisko, ale będzie legowisko. O, proszę bardzo, tak? Taki, tacy bracia bezdomniec, co? Nieważne, okej. Temperatura, czy ona nie spadła, czy ja nie zwróciłem uwagi? Chyba nie zwróciłem uwagi, czy była już na zerze, ale powinna być, bo patrząc na to, że ludzie się przebrali, powinna temperatura była być na niższym, na pułapie zera. Mamy 2400, nie jest nasze. Do Meissnera trzeba podejść i załatwić pieniądze. Trzeba popytać bezdomnych, czy wiedzą, kto mógł to ukraść, kto się zachowywał jak zwierzę. Do Festera, żeby nauczyć się pozostałych dwóch receptur na jedzenie. Potem je możemy przekazać Maszy, co nam powinno podbustować całkiem sporo u niej zaufanie. Użyć cały czas te spodnie do garnituru. Nigdzie nie mogę znaleźć spodni do garnituru. Marynarka, lakierki, nie ma problemu. Spodnie do garnituru nigdzie, po prostu zero. To jest troszeczkę jak z tą kurczką, tak? Buty motocyklowe znalazłem. Kurtka i spodnie, no ciężko. Też wydaje mi się, że nawet kurczkę motocyklową może widziałem raz łącznie gdzieś tam. Gdziekolwiek, tak? Chodzi mi o generalnie, przynajmniej w śmietnikach, tylko w sklepach. Spodnie widziałem na pewno parę razy, ale kurtkę też było ciężej chyba załatwić. Dobra. Nie brakuje wam jedzenia albo narkotyków? No tak, kurwa. Coś mi zażarło cały gulasz, który dostałem od Festera. Jakiś pies. Ukryłem się potem i rzuciłem w niego kamieniem, kiedy wrócił. Uciekł w stronę slumsów. No to jedziemy do slumsów. Aha. Okej, ciekawie. Składający dziury. Dobra. Biorą opary za ochronę. Bądź rozsądny. Aha, udało się. Dobra. Uff, no to na szczęście. Najgorzej jest też z tą poduszką, no bo nie mam jak mu dać w sumie poduszki na chwilę obecną. No nie mam poduszki po prostu. Więc Meissner musi się obyć bez poduszeczki. Póki co. To jeszcze pozbierajmy elektrośmieci, rupieci i inne martwe dzieco. Tak się kończy właśnie moje rymowanie. Dobra, wiemy gdzie na pewno jest, że to jest pies jakiś dziwny. I ewidentnie on po prostu znosi tym cyganom. On pewnie jest nauczony, żeby te narkotyki zbierać, tak? Mam coś dla ciebie, od razu mu dajmy surowe mięso. Proszę bardzo, mógłbym mu teoretycznie już... W sumie to mogę mu... Czekaj, czy on może mnie uczyć ptaszyny? Tak. Okej. Okay. Czy może mnie jeszcze nauczyć tego tostu macho? Jak najbardziej. No więc ja mu zacznę to sprzedawać w takim razie. Przepraszam, no ale potrzebuję trochę kasy, tak? Teraz już. Więc sprzedaż tego jak najbardziej jest dla mnie zyskowna. No i nauczyłem się w sumie wszystkiego od niego. U Festera mam już wszystko załatwione. Nie mam już absolutnie niczego, czego mógłbym się od niego nauczyć, tak? Jakby teraz będzie się odpalić ten taki... Jak ktoś kojarzy, w Gothiku był taki... taka kwestia dialogowa, na przykład ze strony Diego. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Tak? Jesteś już za dobry, nie pamiętam teraz, jak to dokładnie szło dalej. Ale na pewno no, brzmiało tam... Nie mogę cię już niczego nauczyć. Kozacki sztylet. Wyposażenie małe. O, liczę, że to będzie dziwne bardziej. Dobra, no trudno. Nic od Draxa na pewno nie chcę już. No z fotelem jego cały czas się wstrzymuje. Nie będę płacił tamtemu gościowi 1500. No kurde, by mnie chyba pogrzało trochę. Przynajmniej na razie nie płacę. No, jak będę miał może kiedyś za dużo pieniędzy, to wtedy, tak? Dobra, Ferenc. Chciał ze mną pogadać. Kubańskie cygaro. Mam dla ciebie prezent. Coś z moich prywatnych zapasów. Dobry z ciebie chłopak. To nic wielkiego, ale powinieneś to docenić. Rany, czy to prawdziwe cygaro? Tak, autentyczne, kubańskie, nie jakiś podrabiany syf. Towar dobrej jakości dla prawdziwych znawców. Wielkie dzięki, naprawdę to doceniam. Ale... Czekajcie. Ja właśnie złapałem derpa, to nie do Ferenza miałem iść? Aha, do Lios. Okej. Właśnie złapałem derpa jak cholera i miałem takie, co? Jak to nie do niego? A tutaj widzicie, potrzebujemy na przykład kuchni do wielu z tych rzeczy. I potrzebujemy do tego szczura. Do tosta masz też potrzebujemy szczura, jak do mielonego. No, to jest szczerze mówiąc najgorsze, co... Czemu do tosta macho potrzebujemy szczura? Po co w tym ma być mięso? Jakby, ja liczyłem, że będę musiał kurczyć tylko, nie wiem, jakieś właśnie warzywa. Liczyłem, że to będzie coś, co będę mógł robić na spokojnie, no ale nie bardzo. No, ale ptaszyna też, widzicie, no... Trzeba gołębia, tak? Kurczę, wiecie co? Żałuję, że tutaj nie dodali takie potrawy jak gołąbki i sprawdziły gołębi. Skisnąłbym, to byłoby dobre. Naprawdę, ludzie, niektórzy myśleli, że gołąbki są z gołębi i... Pewnie by się dało?
Pewnie by się dało, tam jest w końcu mięso mielone, ale... Chyba nie bardzo chciałbym jeść gołębie, będąc szczerym. W ogóle jakby jedzenie... Jakby dla mnie w ogóle... Mnie mięso nie smakuje, tak? Ale jedzenie czegoś, co jakby nie zostało w kulturze gdzieś tam przedstawione jako, że te zwierzęta hoduje się na mięso, no to tak też bardzo, bardzo średnio... Średnio do mnie to przemawia. W sensie to, mówię, jest kwestia kulturowa, kwestia wychowania, ale generalnie no jakby nadal to jest zwierzę, tak? Więc zjeść można, czy powinno się? I już zostawiam to wam, tak? Jakby to, co chcę, nie wiem, czy łapanie w ogóle... Wydaje mi się, że to jest nielegalne, aby łapać takie dzikie zwierzęta. Że so, właśnie te hodowle zwierząt są odpowiednio regulowane, żeby... Że tam jakby w tej hodowli można to robić. Można te zwierzę zabić, jakby mówię tutaj o kwestiach prawnych. Można je zabić, żeby potem zostało po odpowiednich oczywiście sprawdzenia, po odpowiednim sprawdzeniu tego mięsa, po odpowiedni, uzyskaniu odpowiednich pewnie zezwoleń i tak dalej, żeby to mięso potem mogło trafić do ludzi. Pewnie jeszcze jest potem raz sprawdzane, musi być odpowiednio porządzone. Natomiast no, takiego gołębia, jak sobie złapiecie na ulicy, no, to nie wiadomo, co on przenosi i tak dalej, więc... Próbuję sobie to jakoś wytłumaczyć. Tak, wybaczcie, też nie znam się aż tak bardzo na aspektach prawnych w tym kontekście. Więc zakładam, że tak to może działać. Dobra, przynoszę forsę. Masz całą kwotę? Tak, 5 stów za 5 osób. Świetnie, masz, to twoja dola. 2 stówy. Nie mogę się doczekać z tych naszych przyszłych przedsięwzięć. Ja również dziękuję. Dobra, i do Liosa mógłbym pójść znowu po nową robotę. Na razie jednak bym wrócił do Ferenza jeszcze na sekundkę. Ale u niego nic więcej nie mogę. A czekajcie, on mnie mógł... O, on mnie mógł muczyć ataku, czekajcie, to właśnie. Nie chciałbym zostać królem żebraków, bo chciałbym na razie, żebyś mnie nauczył ataku dodatkowego. Plus 2, spoko. Za 2 stówki jak najbardziej. Myślę, że worth it. Myślę, czy jeszcze mnie pójść tam do tego gościa od sztuk walki i się czegoś nowego nie nauczyć. Chyba u Tonego już nauczyłem maksymalnej obrony, więc... No moi drodzy, zobaczcie, 63-54, my jesteśmy kozakiem tak naprawdę, nie? Tylko mnie martwi, no ta nasza broń, ta gaśnica. A właśnie, czekajcie, bo wyszedłem stąd. Przecież jeszcze mogę iść do pewnej osoby i zapytać. Ej, czy masz może jakąś ciekawą broń, tak? Kashi. Nie z broń i nie mistrz broni. 20 i 15, tak? Ile to kosztuje? 4 stówy, okej. 15, 20. Obrona przez... Dobra, wiecie co? Kupię ten kij baseballowy. Kupię go. Niech on mi służy na wszelki wypadek. Niech on będzie po prostu w ekwipunku. Wiecie jak to jest. Może się różnie wydarzyć. Jakbym tę gaśnicę stracił, 4 stówy przeżyję, tak? W najgorszym wypadku znowu stanę pod... Bo ja mógłbym naprawdę parę dni tam spędzić pod tym... jest nie zjazdem kolejowym, tylko pod tym... jak się nazywa? Pod tą stacją kolejową. Ale no, po co, tak jakby... Mogę, ale to jest takie, no znudziłbym się, tak? To jest jednak pół godziny, żeby jeden dzień przeminął. Miałbym wtedy dużo kasy, no ale co mi po tym? Wolę jakby, wiecie, troszkę czasem pozbierać, jak jest rzeczywiście bardzo potrzebna ta kwota, czy chcę być bardziej spokojny o to, to wtedy pozbieram i potem się znowu z wami zobaczę. Ale nie chcę tego robić przez parę godzin, czy coś tego typu, tak? Raz na pół godziny, raz na 10-15 odcinków jest wystarczające. Langos. Mam pytanie, Lango. Nie? To nie tutaj. Czekajcie, to może do Landa? Nie? To może do pani Baby Wangi? Dzień dobry, okej. Okay. No, może nam sprzedać te ziółka, no ale nie potrzebujemy. Na razie ziółek mamy. Bardziej bym potrzebował cytrynki, ale to muszę pójść na miasto, prawda, żeby kupić cytrynkę. O, proszę. Jaka ładna hałda. Co to za hałda po prostu powalona? Zobaczcie, ile magicznych rzeczy. O, proszę bardzo. Akurat słuchaweczki, prawda? Do sprzedaży będą. Też nie martwię o to, co nosimy przy sobie, w sensie o tę wagę, bo zazwyczaj no, nie przekraczamy stówki. Jak przekraczamy stówkę, to wtedy dopiero zaczynamy zwracać na to uwagę. Jak przekraczamy już rzeczywiście 120, to wtedy myślę, ej, przydałoby się powoli to zrzucić, tak? Jak przekroczymy 140, to pewnie już rzeczywiście będę leciał do mojej bazy. Dobra, Langos. Mam pytanie, Lango. Kurde, to też nie pasuje. Chcesz kupić psa? No tak, a co masz tego kunda? Nie sprzedam go, okej. Co w takim razie muszę... Czekajcie, bo teraz mam derpa.
Okej, okay, to... Okej, okay, czy jeszcze nie... Aha, czy jeszcze nie wiedziałem wystarczająco tam w tej dziurze naszej. Okej, okay, myślałem, że już wiecie, wiem wszystko i mogę, mogę lecieć. Jak nam powiedział, że ej, to ten pies pobiegł w stronę slamki. Chyba, że czekajcie, chyba, że jak po... Już wiem. Okej, okay, pobiegł w stronę slamsów, tak? Ale pamiętacie, kto to jeszcze jest? Czy to nie cyganie, a Majki? Może, jak leci, póki co wszystko gra. Kurczę, wiecie co, wydaje mi się, że to będzie Majki, że to Majki po prostu wytrenował psa może, żeby przynosił, kupił go od, prawda, cyganów, wziął psa, aby ten przynosił mu narkotyki i on będzie na bazie ich eksperymentował, czy może mu przyniósł tę dawkę specjalną, tak? I on będzie ją jakby może rozkładał jakiś... inżynierię odwrotną tam przeprowadzał, czy coś tego typu. Nie brakuje wam, nie zażywam narkotyków. Borys dobrze wie, że chce... Borys jest cały podrapany, okej. Okay. Mhm, dobra, to jeszcze polecę do Festera. Wszystko się na razie układa. I wszyscy na razie sugerują, że to jest jednak pies, tak? To jednak był pies. A Fester, jeszcze zapytajmy Festera. Tak, miałem kawałek naprawdę chudego mięsa, a jakiś skurwiel mi go ukradł. Założę się, że ten parszywy kundel Draxa. Słyszałem jednej nocy, jak wył i się szarpał. Widziałeś go? Nie, wyszedł na zewnątrz, a ten chuj uciekł. Ukrył się w jakiejś rurze pod zbiornikiem na wodę. Wywabiłbym go stamtąd, ale nie chcę martwić, nie smarować więcej mięsa. Myślałem o kupnie trutki na szczury od Rechota. Wiem, że truje zwierzęta. Więc nasz złodziej jeszcze lubi mięso. Dam mu takie, które, za które da się pokroić. Okej, okay, to gdzie muszę iść w takim razie? Aha, okej, okay, muszę rzeczywiście iść do Rechota, tak? Ale dlaczego... Dlaczego cały czas mam tutaj ten towar? Jeszcze jako drugą misję. Czyżbym tutaj też się musiał dowiedzieć jeszcze więcej? Ponczuś? Nie, okej. Okay. Ci panowie, no wiem, że od nich mam fotel Draxa, tak? Co tu robisz? Też nie bardzo, a ten pan? No nie, muszę mu zapłacić. Nie ma innej opcji, muszę mu zapłacić. No kurde, chciałbym to rozwiązać inaczej, tak? Walczyć z nim czy cokolwiek. No dobra, nie to nie. Powiem szczerze, że teraz nie wiem za bardzo co zrobić. Ulios tego nie załatwię. Tymi panami tego nie załatwię, a może Bodom i Cox? Coś? O, Cox. Będę powiedział, że mógłbyś mnie nauczyć paru sztuczek. Powiedział tak? No mógłbym. Pan nie się będzie chciał potrenować. Świetnie, dzięki. Jonas może uczyć atak o 2. Co jest większy atak? O, proszę. O tak sobie, nie? Aha, chyba że... Okej, okay, czyli ja u Ferenza może mogę wykupić lekcję u Bodoma. Kurczę, tak widzicie, nie przeczytałem i byłoby... Byłoby kiepsko, tak? Więc byłoby się to pewnie dla mnie kiepsko. Dobra, w sensie kiepsko, no po prostu nie zwróciłbym uwagi na to, że nie dostałem tych punktów. Ale w takim razie, mamy 1300 jeszcze, moi drodzy, i... Mógłbym wydać na kurtkę dla niedźwiedzia, ale na... Przepraszam, na cholerę. Nie opłaca mi się to zupełnie, w sensie mogę to kiedyś zrobić, ale na razie chyba jednak bardziej mi zależy na tym, żeby mieć te odporności, czy jakiś tam dodatkowy atak, czy obronę, prawda, żeby lepiej się bić. To ja bym poszedł po prostu do standy, tak. Trening mistrzowski, on kosztuje 800. Adrenalina to jest chyba... Czyli dwa razy z rzędu. Czekajcie, muszę mieć trzy siły woli, tak? Cudownie. Brawo ja. Rącoś coś jeszcze mi da siłę woli. Da mi batonik siłę woli plus 2. Dobra, zrobimy to. Ucz mnie. I teraz tak, wyćwiczony nadgarstek. Nauczmy się tego, żeby atakować dwa razy z rzędu. To jest mega pomocne, powiem wam. Uważam, że to będzie dużo, dużo lepsze niż nauka na przykład adrenaliny, na którą nas nadal stać, ale myślę, że tyle sobie już zostawię. 500 nam się już bardziej przyda do naszych kolejnych gdzieś tam wypraw i kolejnych rzeczy. Zobaczcie, powoli, na spokojnie, tej taśmy, przydadzą nam się taśmy, bo ja ich nie mam. Dla niedźwiedzia mógłbym niedźwiedziowi teoretycznie dać taśmę, no ale wiecie jak z tym jest, na razie tak się nie spieszę. Z wieloma rzeczami się niespecjalnie spieszę, będąc szczerym. O, nie zwróciłem uwagi na to, że... Okej. Okay. Że już mam przeszukane 8 szrapneli, to jest wszystko z tych nowych. Jeszcze może ten, zobaczmy, śmietniczek, on chyba będzie miał głównie butelki. Albo więcej butelek, bo on jest chyba na szkło, jak się nie mylę. Dobra, 2, 1, dobra, tam już wszędzie będą szrapnele. O, proszę bardzo, tutaj można fikuśne butelki znaleźć. Właśnie, czy może fikuśne butelki będzie można znaleźć w śmietniczkach na butelki, na szkło?
O kurde, tak można sobie łatwo ubóźki załatwić te dodatkowe. Dodatkową reputację. Dobra, okej, okay, moi drodzy, wiecie co? Drób pokażący z tym nie zrobię. Pedałowanie tego zupełnie nie zrobię. To jest. Tutaj tego też nie zrobię na razie. Policja, no to też nie. Drax nie. To nie. O właśnie, świetny kucharz, moi drodzy. W takim razie, wydaje mi się, że jeszcze na koniec odcinka pójdziemy do doktora Buźki i pójdziemy do fortu. Te dwie rzeczy chciałbym jeszcze zrobić. Zobaczmy, może ten śmietniczek. A, dobra, wiecie co, przeszukam tylko tak byle jak. Nawet nie chcę mi się całego. Bo nie chcę też przyciągać odcinka za bardzo, mamy 35 minut. No i nadal nie mogę, prawda? Nadal nie mogę, okej. Okay. O właśnie, jeszcze coś wam pokażę fajnego. Wydaje mi się, że będzie bardzo spoko. Ja mogę sprzedać bilet, tak? Ale no to jest łatwe, to nie bardzo. Ale mogę za to się wyżebrać jeszcze 90%, ta pani nie. Chciałem wam pokazać coś fajnego u tego gościa, jak z nim pogadamy. Jak mamy, widzicie, zaufanie na ponad 30, mam 36 punktów na rozmowę. Mogę zapytać, jak tam jest kradzieże. Mogę gdzieś położyć łapskę na laptopie w kawiarni, ale wpadła na mnie kelnerka i zepsuła element zaskoczenia. I zobaczcie, to nam daje punkty do. Przepraszam, do kradzieży, tak? To nam daje expa, więc warto do niego podchodzić po expa. I tak jak widzicie, też możemy się nauczyć charyzmy, jeszcze plus 5 za 800 sztuk, za 800 koron i 6 i 6 level gatki musimy mieć. No ale jako, że to jest troszkę drogie, no to tak średnio, przynajmniej na chwilę obecną, plus no nie jest mi to aż tak bardzo potrzebne. Ja uważam, że nie powinienem się aż tak spinać nad tym. Użyjmy sobie chusteczek. Czy potrzebuję wyprać rzeczy? 50% no buty może. Może wybierzemy, bo... Aha, potrzebujemy wody butelkowanej. Mamy wodę butelkowaną? Nie wiem. Kubańskie cygaro daje obronę i atak na stałe. Przepraszam. Okej, okay, moi drodzy. Pamiętajcie, obiecałem wam, że jak będzie palenie tutaj w grze, to będzie specjalny rybki. Magiczne rybki. I atak i obrona nam zleciały. Właśnie, no mówię, nie używam tego za bardzo. Nie będę też dymił w pokoju, bez przesady. Tam nie ma nikotyny, żeby nie było. Tak jakby nie lubię palić, więc sami rozumiecie. Nie polecam, tak? Też, to jest ważne, nie polecam. To jest tylko i wyłącznie tak, jak był ten raz alkohol, czy będzie pewnie jeszcze, jak będziemy robić z moczmortami. To jest, moi drodzy, w celach rozrywkowych. Ja generalnie nie piję i nie palę i nie polecam. Dobra, czy ja chciałbym się najeść? Chciałbym się najeść, zdecydowanie chciałbym się najeść. Zaczynam czuć parcie. Czyli co, jeszcze raz się najemy? Ja sobie w międzyczasie tutaj w forcie porobię wszystko, czyli wiecie, załatwię swoje potrzeby i wypiorę sobie rzeczy, mamy tych detergentów. I możemy też pójść, tak jak mówiłem, do Maszy. Droga Maszo, mamy dla ciebie. To są ostatnie rzeczy, które już dzisiaj zrobimy, moi drodzy. Zacznę na to klasyk. Życie jest ciężkie, sprawdzi ptaków, nie ma za co i pomimo nazwy to smaczo nie jest tylko dla mężczyzn. Nic pikantnego, nie? Smarowidła do tostów są zawsze bardzo ostre. Nie trzeba dawać dużo ostrych przypraw, ale wtedy czuć szczura. Tu zaraz wymiotuję. Tak się żyje na ulicy. Coś tam. Myślę, że sos pomidorowy i małe kawałki salami załatwią sprawę. Jeśli zaczekasz chwilę, to pokażę ci, co mam na myśli. Już mi ślinka cieknie, okej. Okay. Wyszło całkiem nieźle, nie ma za co. Chyba przekazałem ci już całą moją wiedzę. Naprawdę? Wielka szkoda, zaczynało się robić ciekawie. Dzięki za pomoc, twoje pomysły zdecydowanie ożywią naszą dietę. Nie ma za co, cieszę się, że pomogłem. No i mam 83, czy możemy ją poprosić? Nie, ale możemy ją... O właśnie, możemy się od niej nauczyć. 80 zaufania, moi drodzy. Odporność na choroby na maksymalny poziom. 150, wydam. Plus 2 odporności, myślę, że się przyda. I mogę poprosić o jakieś jeszcze jedzenie. Super! To co, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamięci Discorda albo zostańcie patronami na Patronacie, gdyż każda złotówka liczymy do rozwoju kanału. Ja zobaczę się z wami już za 2 dni w kolejnym odcinku z Hobo Tough Life. Do zobaczenia, do następnego i na razie!